Boże przesłanie dla Ciebie na dziś, mój drogi synu i moja ukochana córko. Dzisiaj nasz ukochany Bóg pragnie się z Tobą skontaktować. Jeśli przyjmiesz to zaproszenie, proszę Cię o udostępnienie tego wideo już teraz. Bóg Cię kocha i Bóg dzisiaj do Ciebie mówi. Umiłowany synu, nie ma większej siły niż wiara, którą we mnie pokładasz. Na każdym kroku jestem przy Tobie, kierując Twoimi ścieżkami z miłością i miłosierdziem. Zaufaj mi, bo znam każdy szczegół Twojej istoty, każde marzenie, każdy strach. Nawet jeśli czujesz się zagubiony, wiedz, że jestem z Tobą i czule trzymam Cię za rękę. Nie bój się nieznanego, bo jestem światłem, które oświetla Twoją ścieżkę, rozpraszając cienie, które próbują zaćmić Twoją wizję. Kiedy życie wydaje się zbyt trudne, pamiętaj, że nigdy nie daję Ci ciężaru, którego nie będziesz w stanie unieść. Zaufaj mi, bo wzmacniam Twoje kroki i dodaję odwagi, by stawić czoła każdemu wyzwaniu, które stanie na Twojej drodze. Nie kieruj się rozpaczą i niepewnością, gdyż jestem solidną skałą, na której możesz zbudować swoje najwyższe marzenia. Zaufaj mi, bo znam Twoje najgłębsze pragnienia i zawsze jestem gotowy wysłuchać Twoich modlitw. Kiedy poczujesz, że kończą Ci się siły, pamiętaj, że jestem niewyczerpanym źródłem miłości i nadziei. Zaufaj mi, bo odnawiam Twoją energię i dodaję odwagi, abyś z wiarą i determinacją kontynuował swoją podróż. W chwilach udręki i bólu wiedz, że osuszam Twoje łzy i przynoszę pocieszenie Twojemu sercu. Zaufaj mi, bo jestem pocieszycielem, który uspokaja Twoją duszę i przywraca Twój wewnętrzny spokój. Kiedy wątpliwości próbują wtargnąć do Twojego umysłu, pamiętaj, że jestem prawdą, która uwalnia i oświeca Twoje zrozumienie. Zaufaj mi, bo odsłaniam tajemnice wszechświata i prowadzę Twoje kroki w kierunku mądrości. Kiedy czujesz się samotny i bezradny, wiedz, że jestem wiernym przyjacielem, który nigdy Cię nie opuszcza. Zaufaj mi, bo wyciągam ramiona, aby Cię powitać i otoczyć moją nieskończoną miłością. Kiedy ciemność grozi pochłonięciem Twojej nadziei, pamiętaj, że jestem światłem, które świeci w ciemności, oświetlając Twoją ścieżkę jasno i bezpiecznie. Zaufaj mi, bo jestem światłością świata, która nigdy nie gaśnie. Kiedy strach próbuje paraliżować Twoje kroki, wiedz, że jestem potężnym wyzwolicielem, który prowadzi Cię do zwycięstwa. Zaufaj mi, bo jestem lwem z pokolenia Judy, gotowym Cię bronić przed wszelkim złem. Kiedy czujesz się słaby i bezsilny, pamiętaj, że jestem siłą, która Cię podtrzymuje i daje moc do pokonania każdej przeszkody. Zaufaj mi, bo jestem wszechmogącym Bogiem, który czyni niemożliwe możliwym. Kiedy burze życia grożą zatonięciem Twojej łodzi, wiedz, że jestem kapitanem, który bezpiecznie poprowadzi Cię do portu. Zaufaj mi, bo jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem wszystkiego. Kiedy przeciwności wydają się nie do pokonania, pamiętaj, że jestem Bogiem tego, co niemożliwe, zdolnym przemienić łzy w uśmiech i ból w radość. Zaufaj mi, bo jestem Bogiem, który wszystko może i wszystko dokonuje. Kiedy zamkną się przed Tobą drzwi, wiedz, że jestem kluczem, który otwiera ścieżki tam, gdzie były tylko przeszkody. Zaufaj mi, bo jestem Bogiem, który otwiera drzwi, których nikt nie może zamknąć. Kiedy zmartwienia próbują dusić Twoją wiarę, pamiętaj, że jestem Bogiem, który troszczy się o Ciebie w każdej chwili, w każdym szczególe. Zaufaj mi, bo jestem dobrym pasterzem, który czuwa nad pomyślnością swoich owiec.
Kiedy marzenia wydają się zbyt odległe, wiedz, że jestem Bogiem, który sprawia, że spełniają się we właściwym czasie i w najdoskonalszy sposób. Zaufaj mi, bo jestem Bogiem, który dodaje skrzydeł twoim marzeniom i sprawia, że wylatują ponad chmury. Kiedy samotność próbuje wtargnąć do twojego serca, pamiętaj, że jestem Bogiem, który nigdy nie zostawia cię samego, ale zawsze jest przy tobie. Zaufaj mi, bo jestem Emanuelem, Bogiem, który jest zawsze obecny. Kiedy łzy zaleją twoją twarz, wiedz, że jestem Bogiem, który ociera twoje oczy i przemienia twój płacz w pieśń chwały. Zaufaj mi, bo jestem Bogiem, który pociesza uciśnionych i daje radość tym, których serca są złamane. Kiedy rany duszy wydają się nieuleczalne, pamiętajcie, że jestem Bogiem, który leczy wasze bóle i przywraca pokój. Zaufaj mi, bo jestem Bogiem, który leczy twoje rany i odnawia twoje siły. Kiedy szmery świata próbują zmylić twój umysł, wiedz, że jestem cichym głosem, który szepcze prawdę w twoim sercu. Zaufaj mi, bo jestem Bogiem, który mówi do twoich uszu i wskazuje ci drogę życia. Kiedy wrogowie powstaną przeciwko wam, pamiętajcie, że jestem Bogiem, który toczy wasze bitwy i wygrywa wszystkie wasze wojny. Zaufaj mi, bo jestem Panem zastępów, Bogiem, który walczy w twojej sprawie. Kiedy rozpacz puka do drzwi, wiedz, że jestem Bogiem, który przynosi spokój twojemu wzburzonemu sercu. Zaufaj mi, bo ja jestem pokojem przewyższającym wszelki umysł, strzegącym serca i umysłu waszego w Chrystusie Jezusie. Kiedy wydaje się, że panuje niesprawiedliwość, pamiętajcie, że jestem Bogiem, który sądzi sprawiedliwie i wymierza sprawiedliwość uciśnionym. Zaufaj mi, bo jestem sędzą sprawiedliwym, który nie zawodzi i który jest uważny na wołanie uciśnionych. Kiedy pokusy próbują odwrócić twoje kroki, wiedz, że jestem Bogiem, który daje ci moc, aby się oprzeć i wyjść zwycięsko. Zaufaj mi, bo jestem tarczą, która chroni cię przed złem i wzmacnia, abyś mógł stawić czoła przebiegłym zakusom wroga. Kiedy smutek ogarnia twoją duszę, pamiętaj, że jestem Bogiem, który zamienia twój lament w taniec i napełnia twoje usta śmiechem. Zaufaj mi, bo jestem Bogiem, który zamienia popiół twojego życia na piękną szatę radości. Kiedy grzech próbuje uwięzić twoje życie, wiedz, że jestem Bogiem, który oferuje przebaczenie i wyzwolenie przez krew przelaną na krzyżu. Zaufaj mi, bo jestem Bogiem, który mówi do twoich uszu i wskazuje ci drogę życia. Kiedy wrogowie powstaną przeciwko wam, pamiętajcie, że jestem Bogiem, który toczy wasze bitwy i wygrywa wszystkie wasze wojny. Drogie dzieci, serdecznie dziękuję za obejrzenie tego pełnego mocy przesłania Jezusa Chrystusa. Jeśli spodobała ci się treść i chcesz otrzymać więcej refleksji i nauk duchowych, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami i jeszcze bardziej umacniać swoją wiarę. Niech pokój Chrystusowy będzie z wami zawsze.